Tak, za to witamy wszystkich ze stacji narciarskiej Soszów z Wisły Jawornika. Wiatr tutaj jest zdecydowanie mniejszy jak na razie niż w Ligocie. Dzisiaj nad Polską ma przejść huragan Nadia. Alerty wydane są do całego kraju, ale tutaj Soszów ma ten atut, że właśnie to jest północno-zachodni stok, czyli tutaj raczej tak szybko się ten śnieg nie roztopi, ale też i wiatr jest taki zachodni i są my po prostu osłonięci. Celowo właśnie wybrałem dzisiaj Soszów, bo na innych stacjach narciarskich pewnie więcej będzie wioło, typu Czantoria, Cieńków, no i jeszcze Stożek też jest osłonięty, ale na Stożku wczoraj były skitury, no więc nie będziemy też jeździć cały czas w tym samym miejscu, nie? Chociaż te miejsca się powtarzają. Soszów to jest taka miejscowa, kaj roba jest od 3 lat najczęściej. Bo też tak ten stok mi tu najbardziej odpowiada, nie? Ciekawe, ile dzisiaj ludzi będzie. Ta jak odą na nizinach. Ligota nie jest na nizinach, ale niżej niż tu. Dość fest wieje, także może to zniechęcać ludzi. Jo postawił wszystko na jedną kartę i z doświadczenia wiem, że na Soszowie takie wiatry nie istnieją. Widzę, że stok jest równy, ale obrudzony. Więc szaleństwa chyba dzisiaj za bardzo nie będzie. Bike Computer Pro już się odzywa. Aplikacja rowerowa wykorzystywana przeze mnie też na nartach, na skirajzach. Bardzo dobrze się sprawdza. Po tym to jest przesyłane na Strava. I oczywiście na Strawie już jest jako narty. Także jak ktoś chce moje trasy rowerowe i narciarskie od 2021 na razie, od połowy tego roku są na Strawie. Długo żech nie umiał ogarnąć Strawy, bo to po angielsku jest, ale roba się kiedyś uczył angielskiego 5 lat. No, można to nazwać nauką. No tu z wierchu więcej wieje, ale to tak zawsze jest. Także ogarnąłem ta Strava i jestem tam. Obserwuje mnie m.in. Paweł C., który tutaj w tym tygodniu jeździł na nartach na stoku. Stok to jest jako miejscowa położona tutaj obok hotelu. O tej samej nazwie. Czyż te zawody się szykowały? Chyba coś tu będzie. Jeszcze tam nie był na tym stoku. Może się uda tam zajechać. Dzisiaj też Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra do dzieci na sprzęt do leczenia wad wzroku, na sprzęt okulistyczny. Tak, to już był mój drugi zjazd. Tak jak Grzegorz wcześniej powiedział, dzisiaj jest 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sprzęt do okulistyki dziecięcej jest potrzebny. Grają w całej Polsce. Do końca świata jeden dzień dłużej.
roba oczywiście cały czas od samego początku, 30 lat, wspiera orkiestrę zawsze. A więc taki piękny jubileusz dzisiaj mają. No, sam niektórym się to nie podoba, że tam różne takie dziwne rzeczy się dzieją. Powiem tak, no, widziałem sprzęt, który oni kupili, także niech niektórzy tam nie gadają źle, bo kupują ten sprzęt do szpitali i nigdy nie wiadomo, czy któryś z was, czy też waszych dzieci nie będzie potrzebował takiego leczenia. Oby nie, ale nie strzelajcie z dupy, jak to się goda, tylko jak nie wspieracie, to przynajmniej nie krytykujcie. No. Moim zdaniem każdą akcję charytatywną trzeba wspierać. Niedawno w Sylwestra my mieli też akcję charytatywną w czasie ostatniej rajdy rowerowej. Zbieraliśmy też pieniądze na leczenie do 6-letniego Adasia. Cały czas oczywiście można wpłacać te pieniądze na konto. No i mamy nadzieję, że będzie lepiej. Tak więc takie akcje charytatywne są potrzebne jak najbardziej i trzeba to wspierać, chociaż ta złotówka ciepnąć do puszki, żeby był ten sprzęt, bo to, że go nie ma, to jest wina rządzących. No to zjazd numer 3.
de șoții. Pokonane. Wszędzie jest lód, więc dzisiaj jazda bardziej asekuracyjna. No jakieś zawody tutaj dzisiaj będą. No i cóż, no gościu tutaj już przy wyciągu, jak żeście widzieli, nie dał pozwoli, byłby mu przywalił pnikiem w łeb. Nie było tego widać na kamerze, ale no to trzeba też mieć trochę oleju w głowie, nie? O, jeżdżamy w strefę wiatru.
Nadia uderzyła śnieżyce, wiatry i tak ma być. I osypany cały. Tak, no to ostatni chwilę na Suszowie. Dzieje w czeskim lesie. Tam widać stanisko na Suszowie. Już po naszej stronie Polski. A wiecie, po co się idzie do lasu? Jak nie wiecie, no to na pewno nie jeździć na nartach. Jakaś tu ta strzelma jest. Strzelma, czyli potok. Chyba powiedział ostatnio, że trzeba wspierać nasze schroniska, ale to akurat jest prywatne. Ale w sumie też go już wiele razy weź wspierał. Ale tu wyjada. Dziewiczy stok tam jest niedaleko, ale go liczę odpuszczą. Nie chce mi się tam iść. Tutaj się połaża. No, jazda w głębokim śniegu. A z ubitym to jest kolosalna różnica. Przegramy łotwóżcie. I mamy piękną polankę. Do takiego miejsca dalej nie idę, bo jest pod strumo, pod górka, a ja nie mam skiturów. Także albo skitury tutaj będą, albo inny rodzaj rajdy. To już jest mydek tutaj. Wszystko struna mocy. O, widzicie, brama jest. Zrobię tu zdjęcie. Powiem wam, że trochę to jest nie w moim stylu łazić po lesie w czasie wichury, w czasie kiedy jest w zasadzie jej kulminacja. Zaraz to obejrzymy, jak to z tymi wiatrami wygląda. Jakieś ciekawości. Porywy wiatru. Korzystą z windycom. Tak, widać teraz, że mamy porywy wiatru tutaj u nas. Jakie? 87, nawet 90 km na godzinę, więc sporo. Nadia przyszła i zrobiła zimę na Suszowie. A pewnie na nizinach deszcz i w Ligocie pewnie też leje. Napiszę wam. Chyba, że zapomnę, czy leje, czy nie. Ofilmować raczej zjazdu nie będę, bo nie ma sensu. Z racji tego, że właściwie powrotu do chałupy. Z racji tego, że po prostu już to było tyle razy nagrane. Stosów na też już tyle razy nagrane, ale za każdym dniem są nowe atrakcje. Czesko struna mocy. Teraz ja planuję, żeby przez Szczelmę jakoś przejechać. Szczelma to taki potok. Ale u mnie jest jeszcze dość daleko. Nie mogę szybciej pożnić. To była już kiedyś rajza rowerowa. Teraz przejeżdżamy przez ta Szczelma. Nie zapadła się? Nie zapadła się. Przez Zomień.
Niče. Pěkně. Dobrá, koniec příjemnosti. Teda třeba bude zavolovat do vrchu, tam při Rupungu. Na razie. Ja, cóże, też już była rajza rowerowo do Nytka, się zajedzie. Pewnie jeszcze nie jedna rajza rowerowo będzie tutaj. Są plany. No niestety w sezonie 2021 górsko-rowerowe rajzy zostały ograniczone chyba do jednej. Cieńków, tam ta Wisła 1200 to była. Ten prolog taki, co robił, jest film na kanale, obejrzyjcie se. Wisła 1200, to taki ultramaraton rowerowy, co jadą wzdłuż Wisły, od jej źródeł, od przysłopu, w zasadzie takiego szczytu tutaj w Beskidzie Śląskim, do Zatoki Gdańskiej. Swoją drogą niepokoją mnie znaki wiślanej trasy rowerowej w Wiśle. Na razie jeżdżę tutaj autem. Niestety była przebudowa drogi i znaki kiedyś wyparowały. A więc panie burmistrzu Wisły, szanowna władzo, jeżeli tego nie naprawicie, będziecie mieli ze mną do czynienia. Też to jest druga wojewódzka, także urząd marszałkowski. O tak, 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 widzicie, co się dzieje. Orkan Nadia. Ludzie się nie boją. Alerty RCB nam powysyłali. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. I próba. Co granica, tam ktoś biegnie, leci. Potrzebny. No to trzeba na tył. Ostatni szósty jadenie pod mostek. Orczyk niestety nieczynny, jakoś awaria była. Teraz czekają na odbiory. Mam nadzieję, że za niedługo będzie. Zobaczcie, co się tam w okolicy dzieje. O, jakie fajne tornado. Widzicie to? No piękna rzecz. Jak to tym śniegiem zamiast tornada. Warunki teraz znacznie poprawne. Było super. To żałuję, że za szybko jest. Nie wystarczyła się workami. Pani pierwszy to pani piją, a ja jakby tutaj nie przyjechał, to jest błąd pierwszy. Ale ja nie, ja to robię, to jest nie.
tamta teoria, że zostałeś tam jeszcze jechać, bo tu wiatry mnie trochę zniechęciły. Japońską powietrzną bombę ciepłą zainstalowaną przez firmę chłodnik klimatyczny i pomogli zezłomować stary piec. A za zakup pompy dali jeszcze kupon na 500 zł na wynajem kampera z wypożyczalni Ale Ole Camper.pl. Ojojoj, stok umarł niestety. Dobra, no to dziękuję wam za uwagę i do zaś.